Kochany, mam bardzo trudny temat. Chcę wam powiedzieć, że istnieje ogromna różnica między pragnieniem a potrzebą. Pragnienie to jest to, co my odczuwamy. Jeżeli ja odczuwam pragnienie, to prawdopodobnie za tym kryje się jakaś potrzeba. Na przykład, jeżeli jestem na pustyni i chce mi się pić, to ja odczuwam pragnienie. I za tym jest schowana potrzeba, że mój organizm potrzebuje wody. Potrzebuje wody, żeby nie wyschnąć. I bardzo często pragnienie równa się potrzeba. Bardzo często, szczególnie w takich dramatycznych sytuacjach jak pustynia. Natomiast jeżeli mamy do czynienia nie z pustynią, a z życiem, a jeszcze lepiej ze związkami międzyludzkimi, to was informuję, że pragnienie nie równa się potrzebie. To, czego my pragniemy, wcale nie jest bezpośrednio połączone z naszą potrzebą. Z wodą jest to stosunkowo proste, ale też nie zawsze, gdyż taka potrzeba wypicia wody bardzo często jest stłumiona przez coś innego i nam się nie chce pić. Możemy odwodnić nasz organizm. Po prostu nie odczuwamy wtedy pragnienia. Jak nie odczuwamy pragnienia, to nie zaspokajamy swoich potrzeb. Uwaga! Bo to, co ja teraz mówię, może być kluczowe. Może być kluczowe, bo na przykład, jeżeli odczuwasz pragnienie zjedzenia czegoś słodkiego, masz pragnienie słodyczy, to ty pragniesz słodyczy, a pod tym kryje się potrzeba jaka? Potrzeba cukru. Nie, nie, właśnie nie. Jeżeli potrzebujesz słodyczy, to twój organizm potrzebuje, zazwyczaj potrzebuje potasu. I ten twój organizm domaga się potasu, natomiast ty o tym nie wiesz i dajesz temu organizmowi cukier, którego on zupełnie nie potrzebuje. Dajesz temu organizmowi węglowodany, których on w ogóle nie potrzebuje, z tym zalany. I teraz uważaj. Podobnie jest z twoim życiem. Jeżeli ty, droga, cudowna kobieto, masz potrzebę bycia w związku z cudownym facetem, który będzie o ciebie dbał, który będzie o ciebie zabiegał, który będzie się o ciebie troszczył, to prawdopodobnie twoja potrzeba, podobnie jak w przypadku tego jedzenia, zostanie skierowana w zupełnie innym kierunku. To znaczy powstanie pragnienie faceta. Jakiego? No takiego, który cię będzie kręcił i nakręcał. I dlatego informuję cię, droga kobieto, że jeżeli odczuwasz pragnienie, to dobrze by było, gdybyś się zastanowiła, jaka pod tym jest ukryta potrzeba. Ponieważ to, czego potrzebujesz, to nie zawsze jesteś świadoma i starasz się zaspokoić swoją potrzebę
zaspokajają swoje pragnienie. Czyli zachowujesz się jak pijak, który chce sobie poprawić humor i pije wódkę. I informuję cię. Tak, do ciebie mówię, droga pochwiczanko. Zastanów się, jakie pragnienie i w jaki sposób w twoim przypadku jest zduszone. A jest szansa, że sama wyjdzie z pochwicy. Mówię również do ciebie, pani J. Jeżeli pragniesz poznać cudowną kobietę, to twoje pragnienie nie pokrywa się z twoją potrzebą, bo ty potrzebujesz miłości, a znowu szukasz seksu. I dlatego, kochani, na temat pragnienia i na temat potrzeb i tego, jak to mylimy, będziemy jeszcze rozmawiać.